Wiesz, tak? Dobra. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Paniom. Pani Jowita Wycisk i Joanna Śmieciewska. Nasze naukowczyni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Piotr Figlak, redaktor prowadzący dzisiaj z grupy Dlaczego. Transmitujemy tutaj na kilka kanałów, m.in. YouTube, nasz Dlaczego oraz Videocode. Piotrze, oddaję Tobie głos. Dziękuję bardzo i dzień dobry wszystkim jeszcze raz. I tak jak Andrzej powiedział, naszymi gościniami dzisiaj są Jowita i Joanna, założycielki Fundacji Tęczowe Rodziny i aktywistki na rzecz praw osób LGBT. A przy tym pracownice naukowe Poznańskiego Uniwersytetu. Jowita jest psycholożką, Joanna jest językoznawcą i anglistką i są aktywne na polu naukowym. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie szeroko rozumiana problematyka właśnie środowiska LGBT i osób kojarzonych z, przede wszystkim osób kojarzonych z tym środowiskiem. I ja bym chciał może rozpocząć od tego, żebyśmy rozwinęli ten skrót LGBT+, ponieważ wiem skądinąd, że część osób, nawet przychylnych, nie do końca rozumie, co pod tym skrótem się kryje. I może byśmy od tego zaczęli. Nie wiem, czy ja mam wyznaczać, może Jowitę poprosimy, żeby zaczęła. Dzień dobry. Okej, ten skrót oznacza oczywiście lesbijki, gejów, osoby biseksualne i osoby transpłciowe. Przy czym my w ostatnim czasie skłaniamy się ku temu, żeby ten skrót jednak rozszerzać o ten plus, czyli mówimy o osobach LGBT+, z tego względu, że są osoby również aseksualne, są osoby interseksualne, są osoby, które jakoś jeszcze inaczej określają swoją tożsamość, więc ten plus jest to dla nas takim ukłonem w stronę takiego własnego, osobistego rozpoznania tożsamości, określenia tej tożsamości i po prostu uwzględnienia i włączenia tych osób. Także to tyle, jeśli chodzi o rozwinięcie skrótu. Dziękuję. To może idąc dalej, czy potrafimy powiedzieć, jaka jest liczebność osób nieheteronormatywnych, na przykład w polskim społeczeństwie? Jaki rząd wielkości, o jakim rzędzie wielkości w ogóle mówimy? Może Joanna? No, szacuje się, że jeżeli przyjmiemy, że 5% społeczeństwa jest nienormatywna, a w Polsce mamy około 38 milionów populacji, to wychodzi, że społeczność LGBT+ w Polsce może wynosić nawet około prawie 2 miliony. 2 milionów osób, tak. Także. A to są dane, które pochodzą z jakichś badań, tak? Ja może dopowiem, bo rzeczywiście badania seksuologiczne wskazują na to, że osoby biseksualne i osoby homoseksualne to jest te 5% populacji i to są właściwie badania realizowane w różnych kulturach i też w różnym czasie, czyli no mniej więcej tak to procentowo wygląda, choć te badania nie uwzględniają na przykład właśnie osób interseksualnych czy osób transpłciowych. Więc bardzo możliwe, że ten odsetek jest nieco wyższy. Nie? A powiedzcie w takim razie, bo wydaje się, że rozumiem, że prawdopodobnie w wyniku rozwoju nauki w tej dziedzinie dowiadujemy się coraz więcej o coraz to nowych orientacjach seksualnych lub, tak jak tutaj wspomniałaś, też o aseksualności. Czy to, że dzisiaj o tym wiemy, to wynika z tego, że wcześniej po prostu sytuacja była identyczna, tylko nie mówiło się o tym, ponieważ nie było odpowiednich badań, ludzie się nie przyznawali do swojej odmiennej orientacji seksualnej, czy po prostu w miarę rozwoju cywilizacji rzeczywiście przybywa tych odmienności, jeśli to dobre słowo?
To znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle samo pojęcie płci jest takim pojęciem, które również jest jakoś kulturowo wytwarzane, czego my nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. To, że w naszej kulturze my mówimy o dwóch typach płci, to nie jest też jakaś uniwersalna zasada, która obowiązuje we wszystkich kulturach. I niektóre kultury wytwarzają przecież takie kategorie trzeciej płci i one znajdują jakieś takie swoje trwałe miejsce. Także no, jeśli my się sprowadzamy to myślenie o płci do kategorii dychotomicznych, no to siłą rzeczy jakby to też określa orientację seksualną w tym sensie, że ja mogę być zainteresowana i mogę pragnąć, ale też mogę kochać, zakochiwać się w osobach tej samej lub przeciwnej płci, tak? Natomiast jeżeli trochę się okazuje, że ta dychotomiczna kategoria płci męskiej i kobiecej no nie do końca jednak odzwierciedla to, jak ludzie się czują i też nie zawsze odzwierciedla ich biologię, wręcz ich ciał, tak? No bo osoby interseksualne to są właśnie te osoby o zróżnicowanych cechach płciowych, gdzie trudno tym osobom, trudno te osoby jakoś przypisać, tak? Ze względu na ich anatomię, czy nawet na ich genom, tak? To jeśli to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to jakby to się sprawa trochę problematyzuje, no i wówczas okazuje się, że po prostu tych kategorii tożsamościowych jest więcej. Więc ja myślę, że te kategorie, jakby te kategorie, którymi my się określamy, to jest na pewno coś, co jest jakby kulturowo zdeterminowane, tak? No zapewne w starożytności nie mówiono o gejach i lesbijkach, tak? Ale to nie znaczy, że ludzie nie zakochiwali się, czy nie tworzyli właśnie takich relacji z osobami tej samej płci. Sądzę, że rzeczywiście nazewnictwa może tego typu nie było, natomiast wzmianki są choćby w Biblii, prawda? Często cytowane, na które się zresztą bardzo mocno powołują no, przeciwnicy związków nie hetero i wszelkiego rodzaju tego typu odmienności. Także tak, no pewnie te zjawiska już były wcześniej, tylko były może inaczej, znaczy zapewne były wcześniej, tylko były inaczej postrzegane, inaczej definiowane. To na pewno tak. Jesteście założycielkami Fundacji Tęczowe Rodziny i chciałbym zapytać, skąd pomysł na tą fundację i czym fundacja się zajmuje? Może, nie wiem, Joanna, rozpocznie? Jasne. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą ochroną praw osób LGBT i wsparciem dla tych osób, ale ze wskazaniem bardzo mocnym na osoby LGBT, które tworzą rodziny, zwłaszcza takie osoby LGBT, które wychowują dzieci i na dzieci tych rodzin. Pomysł na stworzenie fundacji wziął się stąd, po prostu z czystej potrzeby naszego doświadczenia tworzenia takich właśnie rodzin. Ja osobiście wychowuję teraz już 12,5-letniego syna w związku jednopłciowym. Syn ma też tatę, którego zna i z którym utrzymuje kontakt. Natomiast jakby od urodzenia ma dwie mamy po prostu. I takich rodzin jest i w Polsce, i na terenie Poznania całkiem dużo. Szacuje się, że w Polsce jest przynajmniej 50 tysięcy dzieci, ale myślę, że to jest zaniżona liczba, wychowuje się w związkach jednopłciowych, które powstają w taki sposób jak nasza rodzina, ale też w inny. Na przykład może się zdarzyć, że związek heteroseksualny się rozpada i jedno z rodziców po prostu związuje się z osobą tej samej płci i to też jest tęczowa rodzina. Postanowiłyśmy z Jowitą i z jeszcze jedną naszą założycielką fundacji, Anną Strzałkowską z Gdańska, założyć tę fundację, dlatego że potrzeby rodzin tęczowych
chociaż wpisują się w ogólne potrzeby osób LGBT na wielu poziomach, choćby rozpoznania prawnego i ogólnej tolerancji społeczeństwa, też do pewnego stopnia są odrębne. To jest grupa wyjątkowo wrażliwa, to jest grupa, która boi się walczyć o swoje prawa, żeby nie narażać dzieci. To, że ja dzisiaj tu powiedziałam, że mam 12,5-letniego syna, to też jest w jakiś sposób odkrywanie siebie i jego, chociaż żyjemy jawnie w Poznaniu i staramy się właśnie od urodzenia naszego syna, staramy się zmieniać świat tak, żeby ten świat go przyjął. I to się do tej pory udawało całkiem nieźle. Wymagało to dużego wysiłku, czyli na przykład bardzo dokładnego wybrania szkoły, przeszkolenia kadry w tej szkole, płacenia czesne za tą szkołę. Kadra została przeszkolona przez Jowitę na okoliczność homofobii. Także właściwie rodzicielstwo, mówię to teraz ze swojego osobistego punktu widzenia, moje rodzicielstwo to nie tylko praca zawodowa, wychowanie dziecka i zmaganie się ze zwykłym życiem, takie jak ma każdy, ale do tego jeszcze zamiatanie przed moim synem, żeby nie stała mu się krzywda z powodu tego, jaką ma rodzinę. Więc nasza fundacja powstała po to, żeby pomagać takim rodzinom jak nasza i pomagać dzieciom, które w tych rodzinach się wychowują. No, zrobiłyśmy całkiem sporo projektów. Chciałam wspomnieć jeden, który jest mi bardzo bliski, ponieważ przepraszam bardzo, ale słyszę odbicie głosu. Nie wiem czyjego, ale mam wrażenie, że ktoś może mieć włączony mikrofon. Nie. Nie? Okej, okay. To może jest coś. W każdym razie jest mi bliski ten. O, jest dobrze. Czyli to była Jowita. Przepraszam. Jest mi bliski ten projekt. Wzięło w nim udział kilkoro dzieci właśnie z poznańskich rodzin tęczowych i nagrałyśmy z nimi wywiady. Dzieci opowiadały o swoich rodzinach, o swoich oczekiwaniach w szkole i po prostu nie było osoby, która po odsłuchaniu tego wywiadu po prostu nie miała wrażenia, że dzieci są wspaniałe, że mają wspaniałe rodziny i że jedyna rzecz, jakiej im brakuje, to jest odrobina akceptacji społecznej i właśnie z tym nasza fundacja próbuje sobie poradzić, organizując wydarzenia edukacyjne, organizując kampanie edukacyjne. Natomiast niestety przykra rzecz jest taka, że od gdzieś roku, od kiedy się zaczęła tak straszliwa naprawdę nagonka na osoby LGBT, nasze działania zaczynają się sprowadzać do robienia akcji typu nie bijcie nas na ulicach. I mój syn wie, co to jest strefa bez LGBT, tak? I mój syn już wie, że jego rodzice są w Polsce nielubiani. I mój syn niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, pyta, czy nie fajnie byłoby jechać gdzieś za granicę. I po prostu są rzeczy, które musimy zmienić. Słyszałam jedną z waszych wcześniejszych rozmów, gdzie jedna z osób, już niestety nie pamiętam nazwiska, ale zapadło mi w głowie to, co powiedziała. Powiedziała, że osoby LGBT same sobie nie poradzą, natomiast z sojusznikami, którzy staną z nimi na ulicy albo którzy się sprzeciwią temu, co się teraz dzieje, mają jakąś szansę. I ja uważam, że no po prostu zwyczajnie w tej chwili osoby LGBT są aktualnie Żydami naszych czasów, tak? I to już to, co się teraz dzieje, to już nie jest kwestia światopoglądu, wyboru i czegokolwiek. Bo tak jeszcze wracając, Piotr, do twojego pytania, do Jowity, czy kiedyś to było, a teraz kiedyś nie było, a teraz się nasiliło i że w sumie jesteśmy sami sobie winni, bo jest dość popularny taki dyskurs. Jakbyśmy siedzieli cicho, to by nam się nic nie działo, po co to wszystko? To jest dość błędne, dlatego że świat się tak skurczył i komunikacja jest tak dobra, że wiedza na temat LGBT jest wszędzie, wszyscy ją mają, i księża, i dzieci w szkołach, i nie można już się schronić za maską heteroseksualności. Każde dziecko, które jest troszeczkę inne, zostaje namierzone i wyzwane. Każda osoba, która, ludzie wiedzą, co to znaczy bycie gejem, bycie lesbijką, bycie osobą aseksualną, i to jest wiedza, której się nie zatrzyma, ona jest. Więc takie osoby nie mają już zapewnionej jakby wygody, anonimowości, siedzenia w szafie i udawania, że są hetero, bo i tak zostaną wyłapane.
Więc jakby to jest niemożliwe. Jedyna droga do stworzenia społeczeństwa, w którym będzie ludziom lepiej, to jest taka, żeby po prostu zwyczajnie zaakceptować to, że istnieją osoby LGBT, należą im się prawa i wszyscy żyją dobrze. I tak jest w krajach Zachodu, które miałam okazję widzieć, miałam okazję odwiedzać organizacje dla osób LGBT. Jak za dużo mówię, to mnie zatrzymajcie, tak, bo nie chcę. I po prostu organizacje LGBT współpracujące z kościołem w Bolonii na przykład, gdzie ksiądz katolicki zbiera w czasie mszy datki na organizacje dla osób trans. I on w ten sposób rozumie swoją miłość do bliźniego. I o tym się dowiedziałam od osoby, która była szefową tej organizacji. To samo w Portugalii, w Lizbonie. To samo na Malcie. Bardzo konserwatywne katolickie społeczeństwo, gdzie księża dają chrzty i przychodzą do rodzin LGBT i rodzice tych osób dbają też właśnie o te kontakty. Więc reasumując, lepiej się żyje wszystkim w społeczeństwie, które jest akceptujące. I po prostu bardzo mnie boli to, że w Polsce przyjął się dyskurs i propaganda, która ludzi okłamuje i im mówi, że lepiej im będzie, jak będą wszystkich dyskryminować, bo to jest po prostu zło. To jest po prostu zło. Więc tak. Andrzej, proszę bardzo. Chciałem serdecznie pozdrowić Adriana Jasińskiego, którego się okazuje Jowita zna właśnie z jego aktywności i jakby zawsze wiernego komentatora naszych rozmów. Bardzo Adrianę, ciebie serdecznie pozdrawiamy. Cześć Adrian. No właściwie w tej swojej wypowiedzi, Joanno, zawarłaś kilka tematów, które chciałem również poruszyć, ale może dlatego będzie teraz mi trudno to dalej poprowadzić, ale może wrócimy na moment jeszcze do tematu tej szkoły, do której chodzi twój syn, gdzie Jowita przeprowadziła szkolenie, że tak powiem, dla nauczycieli, dla kadry. Czy Jowito, mogłabyś powiedzieć, jak to się odbyło i jak to się udało w ogóle? I czy jakie było przyjęcie? Jak w ogóle to zrobiłyście, że udało wam się taką akcję przeprowadzić? I czy to była jednorazowa akcja w sensie, że tylko w tej szkole, czy próbowałyście też w innych szkołach, gdzie no, zapewne chodzą przecież pewnie do, jeśli nie do każdej, to do bardzo wielu szkół chodzą dzieci właśnie z takich rodzin. Musisz włączyć mikrofon, Jowita. O, jest, okej. Okay. Tak. Akurat jeśli chodzi o tę szkołę, to ja tam przyszłam na zaproszenie dzięki właśnie Joannie, która chyba w porozumieniu z panią pedagog czy z wychowawczynią, prawda? Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Ówczesnym. Potem się on zmienił, ale tak. Okay. To po prostu znalazłam się tam na takim godzinnym czy półtora godzinnym krótkim szkoleniu dotyczącym właśnie tej kwestii, choć też akurat ta szkoła jest, czy była taką szkołą właśnie zaangażowaną również z tego względu, że ja miałam okazję wcześniej poprowadzić tam szkolenie, w którym uczestniczyły osoby zarówno z tej szkoły, ale też spoza tej szkoły i to było takie dwudniowe większe szkolenie Szkoła bez homofobii, które prowadziłam razem z moim kolegą Markiem Przybylskim, bo wcześniej miałam okazję też brać udział po prostu sama jako osoba, która się szkoliła w tym kierunku, żeby takie szkolenia prowadzić. No i znaczy ja myślę, że to nie jest też jakoś szczególnie niezwykłe, bo tak wyczuwam, Piotr, że ty mówisz, no jak wam się to udało w ogóle zorganizować, no prawdę powiedziawszy, to było rzeczywiście no już jakiś czas temu, bo to było, nie wiem, z 2 lata temu, może nawet 3. No właśnie, myślę, że teraz to by się nie udało i właśnie to jest smutne i to jest straszne. Tak, to jest straszne. To było 3 lata temu i sytuacja się tak zmieniła. Tu żeśmy zrobili jakiś właśnie krok wstecz rzeczywiście, bo myślę, że w każdej szkole w Poznaniu, a być może w ogóle, tak, są osoby, które są jakoś zatroskane o sytuację, może nawet tych tęczowych rodzin w mniejszym stopniu, bo być może nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że takie rodziny mają dzieci w tej szkole, tak, ale sytuacje też młodych ludzi, którzy no, są w tej fazie odkrywania, określania,
jakoś swojej tożsamości seksualnej, no i oni też w dużej mierze są po prostu narażeni na te homofobię i na przemoc i to jakby ich sytuacja jest tutaj w ogóle jakoś taka zatrważająca, tak? Bo ja myślę, że no, z naszych doświadczeń, kontaktów z rodzinami, które znamy, to naprawdę te rodziny są po prostu niezwykle troskliwe, tak? To znaczy rzeczywiście tak jak ty to, Joanna, powiedziałaś, że to jest takie zamiatanie przed dzieckiem, trochę takie może nawet no, trzymanie pod kloszem, tak? Ale no, oczywiście każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby po prostu to dziecko uchronić przed jakimiś nieprzyjemnościami, więc rzeczywiście w gruncie rzeczy ja jestem głęboko przekonana, że mimo, że my w tej chwili na przykład dużo robimy na rzecz wsparcia dla osób LGBT+, i właśnie te nasze projekty również tych kwestii dotyczą, to w gruncie rzeczy ta zmiana, która jest nam potrzebna, to jest zmiana społeczna, to jest zmiana tej właśnie większości hetero, tak? To znaczy zmiana w myśleniu ludzi, którzy przez cały czas jakoś są, bardzo mają te uprzedzenia zinternalizowane, no i właśnie ulegają też tej narracji, która w tej chwili się tak rozpowszechniła. Bo jakby to, co mnie też szczególnie tutaj boli, to jest to, że my jesteśmy przedstawiani jako zagrożenie i że nas się po prostu ludzie boją, tak? Czyli to, ja myślę, że to często no, nie wynika, że po prostu to jest autentyczny strach i to jest jakoś zatrważające, nie? Tak. Właśnie tu chciałem, jeśli pozwolicie, wejdę w słowo. Ten stan to nie jest, że ta większość hetero jakby wymyśliła sobie. To jest cynicznie wymyślone zza biurka, nawet chyba adres znamy, i celowe napuszczenie. Tutaj Joanna użyła słowa Żydzi współczesnej Europy. To dokładnie tak jest. Żydzi w latach 30. byli po prostu, dokładnie według tych schematów faszystowskich, atakowani. To Jude na ich sklepach, te napisy, to była dokładna kalka tego, co się teraz dzieje. Teraz są napadane na przykład matka z córką i rosłym tatą, wyzywane jako lesbijki z ochroniarzem. No to codziennie słyszymy. Ja mamy przyjaciela Wojtka, który bada te sprawy i on już otwartym tekstem mówi, to jest po prostu już faszyzm. Te zachowania wypełniają normy, które, przed którymi ostrzegali naukowcy. Adorno i szereg innych badaczy faszyzmu opisywali te typowe zachowania, jak społeczeństwo plastycznie się kształtuje do tego, żeby potem stało się to, co się stało z Niemcami i czym się to skończyło. To tylko może się źle skończyć. Myślę, że chyba Jowita powiedziała, że czy Joanna, że któryś z naszych rozmówców powiedział, że my musimy wspierać się. Tak, my z Piotrem jesteśmy XY i wspieramy kobiety. To się wzięło oczywiście z biologii. Ja się znowu się zaczynam mądrować. Z biologii się to wzięło, bo kobiety są XY, mężczyźni XY, ale przecież biologia, to co mówiłaś w sferze kultury, to w biologii też się zdarzają, że są mężczyźni XX, prawda? I to są te genetyczne jakby pewne zmiany, które kształtują ludzi, ale to w niczym nie odbiera im człowieczeństwa. To są ludzie, którzy potrafią komponować, pisać, być po prostu bardzo wartościowymi ludźmi dla społeczeństwa, dla przyszłości. Także wracając i krótko rzecz, że tak powiem, podsumowując, macie w nas naprawdę wsparcie i dzięki temu, dzięki temu programowi też byśmy chcieli, żeby ten przekaz i wola wsparcia was szeroko dotarły. No, zanim, bo wydaje mi się, że Joanna się zgłaszała, żeby coś dodać, ale zanim pozwolę jej to zrobić, to chciałbym tutaj dodać, że no, jakby celem tego naszego spotkania, tej dzisiejszej rozmowy właśnie miało być przybliżenie osobom mniej zorientowanym, także i nam, bo przecież też mimo, że sympatyzujemy z wami i nie mamy absolutnie żadnych uprzedzeń, to też niewiele wiemy albo nie wszystko wiemy, przynajmniej na pewno nie wszystko wiemy na temat całej tej problematyki. Także po to jest właśnie to dzisiejsze spotkanie i ta rozmowa. I jakby rozwijając ten wątek, który Andrzej poruszył, no to
łatwo zauważyć, że w tej chwili na celowniku jest środowisko LGBT, ale nie ono pierwsze i nie ostatnie pewnie jest na celowniku obecnej władzy, bo ta władza rzeczywiście posługuje się wyszukiwaniem i wskazywaniem sztucznych wrogów. Nie? To byli, przecież zaczęło się od sędziów, przez nauczycieli, lekarzy i tak dalej, uchodźcy, zaczęło się od uchodźców w ogóle. Teraz rzeczywiście takim chwytnym tematem jest właśnie to środowisko LGBT i na tym ta władza rzeczywiście sobie żeruje i uprawia tą obrzydliwą politykę. Dlatego jakby idąc dalej jeszcze o kolejny krok, to co Joanna zacytowała, że wy sami sobie nie poradzicie, że po waszej stronie musi stanąć ta część hetero, tak w pewnym stopniu jest, ale jakby odwracając to, wszyscy musimy zawsze się wzajemnie wspierać, bo dzisiaj to jesteś ty, jutro jestem ja, pojutrze jest jeszcze ktoś inny. I jeżeli zakusy władzy są takie, no to każda z grup, jakakolwiek by nie była, wymaga po prostu wsparcia reszty, dlatego że no wiemy, czym to się kończy, prawda? To chciałem jakby dodać do tego wątku Andrzeja. Nie wiem, czy Joanna, dobrze zrozumiałem, że chciałaś coś powiedzieć? Pewnie, cały czas coś chcę powiedzieć, ale spoko, zawsze jest miejsce dobre. Wiesz co, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że wszyscy, o wszystkich się trzeba martwić, bo dzisiaj ty, jutro ja i nikt nie powinien być przegapiony. Ale mam też takie przemyślenie, że to LGBT, tak samo jak kiedyś Żydzi, jest trochę inne. I myślę, że jeden z powodów, jakby ciągnąc dalej tą analogię, pamiętam narrację jeszcze ze szkoły, że jak już nie było można nic innego zarzucić Żydom, to się mówiło, że oni zabili Pana Jezusa. I była to skaza, której nie można było zmazać. Każdy katolik czuł jakby żal o to. A że katolików było większość w Polsce, to było mocne. I to była mocna pałka na te osoby. Na nas też jest pałka. I niestety jest to pałka tak samo wykreowana przez episkopat polski, w sumie polski katolicyzm, nie mogę nawet powiedzieć, że światowy. Jest to pałka, ale światowy też do pewnego stopnia. Jest to pałka w postaci skazy moralnej. To znaczy osoby LGBT w dokumentach Kościoła nie mają tej samej wartości moralnej, co osoby hetero. Jedyny sposób, w jaki te osoby, zdaniem Kościoła, mogą żyć nie grzesząc, to jest żyć samemu bez miłości. To jest oczekiwanie nieludzkie i po prostu zwyczajnie złe. Natomiast każde inne realizowanie się w życiu przez osobę LGBT, czyli pozostawanie w związku, nieważne jak on będzie długotrwały, wierny i oparty na wszystkich innych wartościach, nieważne jak nie będzie singielowski, nieważne jak bardzo będzie nastawiony na zapewnianie bytu potomstwu, taki związek nigdy nie, i taka osoba i to uczucie nigdy nie będzie postrzegane jako coś przynajmniej neutralnego, tylko to jest uważane za skazę moralną. I nawet osoby hetero, które nie są bardzo agresywne, ani nie są bardzo homofobiczne, myślę, że mogą mieć w głowie takie poczucie, że to jest grzech, to znaczy, że okej, kim jestem, żeby osądzać? I tak mówi Franciszek, żeby osądzać, każdy grzeszy, no przecież każdy grzeszy, tylko że to już jest nie fair, to znaczy to nie jest grzech, właśnie o to chodzi, że nie ma w tym nic złego i dopóki Kościół tego nie zmieni nauki w tej kwestii, to się dużo nie zmieni, bo to zawsze będzie pad. No, przynajmniej w Polsce, no tak myślę, bo na Zachodzie jednak mimo tego nauczania Franciszka o tym, że jest okej, ale nie do końca, jednak i tak jest większa społeczna akceptacja, ale też jest mniejsza moc Kościoła i mniejsze zakusy na politykę i na władzę, więc może Kościół tam spełnia swoje po prostu powinności, tak? A u nas robi coś innego, niestety. No myślę, że tutaj dotknęłaś chyba sedna tego problemu, bo
Kościół niestety uzurpuje sobie prawo do tworzenia wykładni moralnych, sam będąc zdemoralizowanym. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co wspomniałaś o jakby tym piętnie, które zostało rzucone na Żydów i co w ludziach tak tkwiło. Ja sądzę, że nie wiem, jakie było tego dokładnie podłoże, ale podejrzewam, że to znowu Kościół zrobił celowo taką manipulację, bo przecież to powoduje odwrócenie uwagi od odwagi tego aktu, czyli tej śmierci Jezusa. Przecież ona była bezwzględnie konieczna z punktu widzenia ideologii katolickiej, prawda? Ona musiała nastąpić, żeby został odkupiony grzech pierworodny. To każdy w zasadzie to wie, a tu nagle ma wielkie pretensje do narodu żydowskiego, że to oni akurat dokonali nazwijmy to egzekucji, co w ogóle się wydaje być absurdalne. Ale właśnie to świetnie opisuje Martel w tej swojej książce Sodoma, gdzie właściwie pokazuje, jak duża skala homoseksualizmu jest w Kościele, zwłaszcza na tych, chociaż może nie zwłaszcza, ale nawet na tych najwyższych piętrach tej całej hierarchii. I mało tego, jeszcze wykazuje taką tezę, że im bardziej homofobiczny jest biskup czy duchowny jakikolwiek, tym bardziej prawdopodobne jest, że jest homoseksualistą i to czynnym. Więc to już w ogóle jest, ja nie wiem, czy to jest jakieś rozdwojenie jaźni, czy jakaś dualność natur, jak to tutaj określić, ale to aż się wierzyć nie chce, jak się to czyta. I wiemy zresztą przecież o tych aktach, o aktach pedofilii, która głównie wobec chłopców jest dokonywana, przez facetów wobec chłopców. To wszyscy niby o tym wiemy. I dalej jakby Kościół stara się być, czy nie pozwala sobie odebrać prawa do bycia moralizatorem, gdy sam właściwie nie ma specjalnie do tego prawa. I właśnie to może jeszcze nawiążemy na moment do tego, bo myślę, że odpowiedź jest jasna, ale chciałbym też może, żeby Jowita o tym powiedziała, czy rzeczywiście zauważacie, w zasadzie już to powiedzieliśmy, może nie wprost, ale czy ten ostatni okres roku czy dwóch jest rzeczywiście trudniejszy dla was, a wcześniej był jakiś progres, jeśli chodzi o prawa osób LGBT i powiedzmy jakieś takie, kolokwialnie rzecz ujmując, spokojne życie, czy spokojne życie na co dzień. To znaczy na pewno. Przepraszam, jakoś trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, żeby jakoś skomentować to, co powiedziałeś, o co zapytałeś, Piotr, bo z jednej strony myślę sobie, że sytuacja oczywiście jest tragiczna w takim sensie, że według mnie jednak wydarzenia z 7 sierpnia, one są jakimś po prostu momentem zwrotnym, tak? To znaczy, jeżeli rzeczywiście dzieje się coś takiego, że do tej pory mi się zdarzyło być na kilku marszach równości i za każdym razem dziękowaliśmy policji za ochronę, choć oczywiście pewnie nie wszyscy byli tak samo jednomyślni i to był taki akt jakiejś grzeczności, tak, w stosunku do policjantów, policjantek, do tych osób, które nas chroniły, ale tutaj w Poznaniu akurat mamy dobre doświadczenia z policją. My też z Joanną miałyśmy okazję tam z policją się kontaktować, ponieważ kiedy my organizujemy jakieś wydarzenia otwarte, to też się staramy, żeby policja o tym wiedziała, bo mamy też złe doświadczenia z takiego pikniku rodzinnego właśnie tęczowych rodzin w Gdańsku sprzed kilku lat, gdzie właśnie przyszła też taka organizacja, to Joanna pewnie o tym powie więcej, bo była przez cały czas trwania tego pikniku. Natomiast wracając do oceny tych wydarzeń dzisiaj, to ja myślę, że jeżeli po prostu policja atakuje tych w gruncie rzeczy naprawdę bardzo młodych ludzi, tak, i to jakoś przypadkowe osoby w ogóle są zgarniane, tak, to według mnie to ma takie naprawdę symboliczne znaczenie, to jest zielone światło po prostu dla ludzi, którzy do tej pory też jakoś byli być może negatywnie nastawieni, ale jednak trzymali
te swoje emocje i impulsy na wodzy, no a teraz po prostu to wszystko wypływa, tak? To znaczy to, że mamy ewidentny, tak, wzrost właśnie tych agresywnych, po prostu fizycznych aktów przemocy wobec osób, które albo są osobami LGBT+, albo są podejrzane o to, albo mają jakiś tęczowy emblemat, tak? Ja znam historię dziewczyny sprzed kilku dni, która została przez jakiegoś młodego, rosłego mężczyznę podpitego, zaatakowana w taki bardzo wulgarny sposób, tak, od jakichś tam wyzwana najgorszych, dlatego że miała czarny worek z jednorożcem, tak, zresztą wieloletni w ogóle i tam po prostu... No naprawdę to się w głowie nie mieści, tak? Więc to jeżeli takie rzeczy się dzieją, to ja myślę, że one ewidentnie dzieją się dlatego, że po prostu mamy przyzwolenie państwa, przyzwolenie instytucji państwa na przemoc. No i to z jednej strony, no to mnie jakoś, nie wiem, ja byłam naprawdę w bardzo kiepskim stanie tego 7 i 8 sierpnia, a jednocześnie myślę, że jakoś, nie wiem, też bym chciała taką nadzieję wyrazić, tak? Bo po prostu jakoś czuję mocno już w tej chwili, że jednak każda jakaś akcja po prostu powoduje reakcję, no więc trochę liczę na tą reakcję i liczę na to, że w tym momencie też właśnie będzie nam tych sojuszników przybywać i że ludzie też no, zobaczą po prostu, co tutaj się dzieje, no i jakoś, że to się przekuje jednak w jakieś takie wzmocnienie też tego ruchu LGBT, które myślę, że w Polsce jest całkiem silny w gruncie rzeczy i rozwinął się bardzo w ciągu ostatnich kilku lat. No ja w takim razie jeszcze przekornie dopytam, to co byście im zrobili w zasadzie, że oni was tak nienawidzą? No bo skąd się bierze to? No to samo z siebie nasuwa się takie pytanie, no bo w czym jest widziane to zagrożenie? Dlaczego się was w zasadzie odsłowie? A tu ci co zrobili Hutu? A Żydzi co zrobili Polakom? No nie wiem, prostu, to są procesy społeczne. Nie trzeba dużo, żeby nastraszyć jednych ludzi drugimi, to dużo nie trzeba zrobić. Lęk super działa. Tylko mnie to smuci, że ludzie jednak chcą emigrować na Zachód, a nie do Rosji, a jednocześnie mówią, że prawa osób LGBT i tolerancja to jest coś złego. Dla mnie to jest po prostu jakaś schizofrenia. Mamy do czynienia z takimi aktami wciąż. Jowita, chyba chciałaś coś dodać jeszcze, tak? Tak, odnośnie tego twojego pytania, to znaczy ja myślę, że właśnie to, co myśmy zaczęli robić, to zaczęliśmy wychodzić z tych naszych szaf, tak, to znaczy to, że my miałyśmy okazję uczestniczyć w ubiegłym roku chyba na takim zjeździe organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT+, który się odbył w Sejmie na zaproszenie posła Śmiszka i tych organizacji tam było kilkadziesiąt i po prostu przez półtorej godziny każda organizacja miała tam chyba 3 minuty, żeby się wypowiedzieć i po prostu ten czas płynął, tak, bardzo, bardzo szybko. Mówię o tym, żeby pokazać, że naprawdę jest sporo ludzi zaangażowanych w ten ruch, że odbyło się przecież, no nie pamiętam dokładnie ile, czy kilkanaście, czy 20 ponad marszy równości w ubiegłym roku w całej Polsce, co tydzień właściwie w innym mieście był jakiś marsz równości, tak? W tym roku to wiadomo, ze względów covidowych jest mniej tych inicjatyw, ale to pokazuje, że ludzie zaczęli się po prostu głośno domagać swoich praw i ja myślę, że to zostało rzeczywiście wykorzystane po to, żeby nami nastraszyć, no ale właśnie wykorzystane dlatego, że zaczęliśmy być widoczni, że okazało się, że po prostu no my działamy, że się czegoś domagamy i że już mamy po prostu dość, tak? Więc pewnie chodzi o to i zresztą w psychologii, ja akurat no jestem psycholożką, więc to są pojęcia, które mi są bliskie, mówi się o uprzedzeniach tradycyjnych i o uprzedzeniach nowoczesnych. W tej chwili jakby mało kto się przyzna do tego, że uważa, że tam nie wiem, geje i lesbijki to są gorsi, czy są jakimiś podludźmi, czy coś takiego. No ale znacznie więcej będzie takich ludzi, którzy powiedzą, że no owszem, ale niech tam oni sobie cicho w domu pokryjomu robią co chcą, nikt nikomu pod kołdrę nie zagląda, tak, niech każdy tam siedzi sobie cicho i przecież oni mają takie samo prawa, o co w ogóle chodzi, tak, czy oni są jakoś poszkodowani.
Więc właśnie to są te uprzedzenia nowoczesne, właśnie te, które każą nam siedzieć cicho i po prostu nie domagać się żadnych praw i podtrzymywać status quo. No i chyba się jakoś miarka przebrała. Młodzi ludzie przecież też doskonale widzą, co się dzieje na Zachodzie, jak tam się żyje. I ta przepaść jest naprawdę tak duża, że no nikt chyba już nie będzie kładł uszu po sobie i no po prostu ludzie przechodzą do działania, nie? Zresztą myślę, że te marsze równości naprawdę są takimi bardzo radosnymi wydarzeniami i wielu ludziom dodają bardzo duże energii do działań na kolejny rok, także taka ich rola. Jakby kontynuując ten wątek, no to chciałbym zapytać, albo żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego stracą osoby hetero, jeśli wy uzyskacie swoje prawa? No bo rozumiem, że pytanie jest, od czego wy się domagacie i co my stracimy, jeśli wy to dostaniecie? Może Joanna? No, dzięki za to pytanie, jest bardzo przewrotne. Nie wiem, co stracicie, mogę powiedzieć, co zyskacie. Na przykład zyskacie spokój, że jak będziecie mieli trójkę dzieci i jedno z nich z powodów no na przykład hormonalnych, bo teraz to jest najpopularniejsza chyba teoria, okaże się nie hetero, to dziecko znajdzie miejsce w polskim społeczeństwie, będzie się w nim dobrze czuć. Bez praw dla osób LGBT będziecie mieli stres do końca życia o to dziecko i o siebie. Czyli to mogą zyskać osoby hetero, jak się zgodzą na równe prawa. Co mogą stracić? Myślę, że wydaje im się, że wagę straci ich małżeństwo, związek, wiara, to, co im się wydaje ważne i to, co jest ważne na pewno dla nich. I myślę, że naszym zadaniem i zadaniem naszych sojuszników jest jakby przekonanie ludzi, że te wartości, które oni wyznają i które są dla nich ważne, czyli wiara, wierność, te wartości tak samo można kultywować przy przyzwoleniu na prawa osób LGBT, jak bez nich. I to jest dość oczywiste, ale nie wiem, dlaczego taki dyskurs się rozpętał. To znaczy, pewnie, że wszędzie daje, i zwłaszcza w postępowych społeczeństwach, w których jest większa ateizacja, jest też tendencja do izolacji ludzi, życia w nowy sposób, bycia singlem, tylko że ten trend nie przebiega w ogóle na granicy hetero-homo, to znaczy one night standy tak zwane, czy bycie singlem jest tak samo popularny wśród osób hetero i cis, jak i wśród osób nie hetero. Albo potrzeba tworzenia długotrwałych, mocnych związków jest tak samo mocna wśród osób hetero i wśród osób nie hetero. I to wykreowanie tej sztucznej granicy, to znaczy z jednej strony długotrwałe, wartościowe związki i mononuklearna rodzina, a z drugiej strony rozpasanie i samotność, to jest bójda po prostu. Ja myślę, po prostu społeczeństwo się zmienia i jest miejsce i dla bycia singlem, i dla osób rozwiedzionych, i dla osób, które dbają o związki. I wszystkie te procesy mogą podlegać jakiejś dyskusji, natomiast nie zatrzyma się zmian, zabraniając praw do tworzenia tych trwałych związków jakiejś mniejszości, czyli nam, LGBT. To jest w ogóle nielogiczne, więc szczerze mówiąc nie wiem, co stracą. Wracając do twojego pytania, nie wiem, co stracą, wiem, co zyskają. Po prostu zwyczajnie i lepsze życie dla wszystkich naokoło. Bardzo tak ja to widzę. Dziękuję za tą odpowiedź, bo rzeczywiście jest, myślę, że bardzo trafna i też nasuwa takie, jeżeli by tak było faktycznie, jak wspomniałaś, że stratą może być poczucie wartości, na przykład związku kobiety i mężczyzny i innych tego typu rzeczy, no to raczej w moim odczuciu świadczy to o słabości tych związków i jakby słabości tego poczucia, że coś takiego może być zagrożeniem dla mojego odbioru tego, co ja sam robię. No to byłoby bardzo takie słabe.
Chciałem coś jeszcze tutaj w tej kwestii dodać, ale chyba właśnie się zgubiłem teraz. Okej. Czyli w gruncie rzeczy, to jakie głównie prawa macie na myśli? Co jest dla was najważniejsze w tej chwili? Bo no, wspomniałaś oczywiście o tym, że chcecie, żeby wasze dzieci spokojnie mogły chodzić do szkół, no to jest naturalne. Ale czy są jeszcze jakieś może bardziej sformalizowane kwestie, jakieś zmiany w prawie, co byłoby dla was ważne i potrzebne i przydatne? Może Jowita, i dlaczego to jest ważne? Jowita, możesz? No, znaczy mam wrażenie, że Joanna już zaczęła i ma jakąś myśl, więc może dokończ. Nie? Znaczy, no, mi się wydaje, że wszystkie organizacje LGBT+ w Polsce mają bardzo podobne postulaty. I podstawowym postulatem jest oczywiście równość małżeńska, czyli po prostu to, żeby osoby tej samej płci mogły tworzyć związki i jeżeli decydują się na dzieci, to żeby również, podobnie jak pary heteroseksualne, miały w tym zakresie wsparcie ze strony państwa i te dzieci, żeby również były pod ochroną prawa. Bo wydaje mi się, że to, co często nam umyka, kiedy mówimy w ogóle na temat dzieci wychowywanych przez osoby homoseksualne, to jest kwestia opieki nad tymi dziećmi i ich praw. I to, że dzieci, które są wychowywane w takich parach, one już istnieją po prostu, tak? To znaczy, to nie jest tak, że my się domagamy adopcji, żeby deprawować te dzieci, tylko że po prostu są dzieci, które na przykład pozostają pod opieką jednego opiekuna prawnego, na przykład dzieci, które rodzą się w ten sposób, że kobieta korzysta z nasienia dawcy anonimowego, zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, jest ze swoją partnerką i ta partnerka, która od początku w tym procesie uczestniczy, tak? To jest przecież ich wspólna decyzja. Ona nie ma żadnych praw do tego dziecka i dziecko nie ma też żadnych praw, żeby mieć zabezpieczoną więź z tą drugą mamą, tak? Czyli no, tutaj takim najczęstszym przykładem, który się nasuwa, tak? To jest jakieś no, niekorzystne zdarzenie losowe, które czyni z tego dziecka sierotę, pozbawia tą matkę biologiczną życia, no i co się wtedy dzieje, tak? I tutaj jakby wiele zależy wyłącznie od no, takich układów rodzinnych, ale de facto to dziecko w świetle prawa no nikogo nie ma, tak? Nie ma opiekuna prawnego drugiego, który przez cały czas jest zatroskany i tworzy więź z tym dzieckiem. I mało tego, to są też takie historie, w których na przykład para, również to się przecież zdarza, zwłaszcza wtedy, kiedy związek nie ma takiej ochrony prawnej, jaką ma na przykład małżeństwo heteroseksualne, rozstaje się, tak? I wówczas więź tego dziecka z tą drugą osobą, która nie ma właśnie żadnych praw, no też potencjalnie może być jakoś zagrożona. Tak? To jest wszystko, jakby interesem tutaj jest przede wszystkim interes dziecka. To nie chodzi o prawa osób dorosłych do tego dziecka, tylko chodzi o to, żeby dziecko miało zapewnione warunki życia, potrzebę bezpieczeństwa, to podstawą potrzeby bezpieczeństwa jest właśnie to, że dziecko jest w kontakcie z osobami, do których jest przywiązane, tak? Więc tu jest absolutne w ogóle niezrozumienie tematu i ja jeszcze tylko dodam na koniec, że z tego co pamiętam, to prawo do adopcji dziecka partnera czy partnerki tej samej płci w Wielkiej Brytanii zostało uchwalone wcześniej, niż prawo do związania się z osobą tej samej płci, więc jakby rozpoznano ten problem społeczny, zanim w ogóle zrobiono ten gest w kierunku uznania związków osób tej samej płci. Tyle. Andrzej chciał się... Tak, chciałem spytać, ponieważ jesteście na uniwerku, macie do czynienia z młodymi ludźmi, studentami, studentkami, jak oni reagują na ten problem? Czy w ogóle się spotkałyście z takimi pytaniami ze strony młodych ludzi? Czy oni sobie zdają sprawę, czy mają jakiś pogląd? Kto ma odpowiedzieć? Może Joanna pierwsza.
Tak, ja pracuję na Wydziale Anglistyki, który myślę jest chyba z racji tego języka otwarty na świat i propagowana jest tam idea tolerancji i myślę, że ona się też udziela studentom. Ja wśród swoich studentów mam osoby LGBT, które chcą o tym mówić, to znaczy do tego stopnia, że na przykład na pierwszych zajęciach z pisania akademickiego, gdzie ja mówię dzień dobry bardzo, zazwyczaj się przedstawiamy ustnie, ale ja Państwa poproszę o napisanie czegoś o sobie, bo chcę wiedzieć, jak oni piszą. I mi pisze chłopak, jestem gejem. Dla nich jest to tak ważne, żeby komuś o tym powiedzieć i oni mówią o tym też na forum zajęciowym. Nie wszyscy, bo to jest proces i nie każdy student jest na to gotowy, jak wyjdzie ze swojego domu rodzinnego, żeby tak od razu się wyoutować. Określenie, którego się używa. Natomiast świadomość jest duża i potrzeba jest duża i też to pokolenie studentów, studentek moich, myślę, że ma takie dość duże poczucie, że osoby mojej półki wiekowej i trochę starsze nie rozumieją tego i nie są otwarte i, one, i ci studenci, oni bardzo łakną rozmawiania na ten temat i akceptacji. I mało tego, ja widzę też, że wystarczy, że jedna osoba w grupie powie, że jest osobą LGBT i dostaje wsparcie od kolegów i koleżanek przeważnie. Jak się zdarzy ktoś, kto jest homofobiczny, to raczej ta osoba się czuje w mniejszości. Więc myślę, że to jest też poniekąd właśnie z tego powodu, że to jest anglistyka. Natomiast temat ten nie jest jakby poruszany na forum, nie jest to... No, nie jest to temat aż tak szeroko dyskutowany, chociaż zdarzają się też badania, no, na przykład na temat poruszania kwestii LGBT w podręcznikach do języka angielskiego, wiem, że jeden mój kolega prowadził takie badanie. No to tyle, jeżeli chodzi o Wydział Anglistyki, może Jowita coś więcej powie o psychologii, bo tam się na pewno więcej ciekawych rzeczy dzieje. Nie, ja muszę przyznać, że ja z zazdrością zawsze słucham, jak Joanna opowiada o swoim wydziale, zwłaszcza jeżeli się okazuje, że inicjatywy podejmowane tam, że zdarza się, tak, że zdarzają się takie inicjatywy, że no właśnie, sojusznicze bym powiedziała, tak, czyli na przykład powstaje jakieś pismo, które jest sformułowane przez inicjatywy doktorantów, o ile się nie mylę, prawda, czy też innych osób zaangażowanych tam w te prace wydziałowe. Ja nie mogę narzekać, tak mi się wydaje, u siebie, to znaczy na pewno jest wiele osób, które mnie tutaj bardzo wspierają w moich działaniach, ponieważ ja również rozpoczęłam badania nad rodzicielstwem właśnie w tęczowych rodzinach, więc takie wsparcie ze strony mojego wydziału mam. Mam też wsparcie ze strony wydziału dla mojej właśnie działalności pozarządowej, to znaczy jeżeli nam się zdarza na przykład jakieś wydarzenia organizować, to myślę, że we współpracy one się mogą też odbywać i również zdarzyło mi się dostać finansowe wsparcie, więc to mnie też bardzo cieszy. Także tutaj... Zresztą nie wiem, być może nie przypadkiem właśnie tak się składa, że my dwie, które mamy to wsparcie jakoś odczuwalne, no po prostu jesteśmy zaangażowane w to działaczostwo. A jeśli chodzi o studentów i studentki, to ja myślę, że jest podobnie, to znaczy, ponieważ ja myślę, że studenci przekazują sobie plotki, wiem o tym i wiem, że wiedzą o mnie, więc nawet czasem jak przychodzę na pierwsze zajęcia, to... No, mam wrażenie, że są tam osoby, które nawet jeśli o tym nie mówią, to mają takie emblematy i w swoim wyglądzie jakoś akcentują to, że są nieheteronormatywne. I myślę, że nawet jeżeli czasami się zdarza, że są osoby, które mają takie właśnie poglądy trochę no jednak homofobiczne, to one się po prostu nie ujawniają, ponieważ one są chyba trochę zawstydzone tym. No, natomiast no, ja akurat prowadzę takie zajęcia, na których się może wiele na ten temat nie rozmawia.
No ale to po prostu mi się wydaje, że bardzo ważne jest modelowanie. To znaczy ja jestem przekonana, że dla ludzi to jest ważne, że w kadrze jest ktoś taki i że oni po prostu no, widzą, jak ja funkcjonuję. Ja im przekazuję wiedzę, która no, jest po prostu wiedzą psychologiczną, na ten temat rozmawiamy i myślę, że to jest ważne. I myślę, że ja tego przez długi czas nie doceniałam, tak? Że dla tych młodych ludzi ważne jest to, żeby właśnie wśród osób pracujących, takich właśnie stabilnych, były takie osoby jak my, nie? Żeby też pokazać, że to nie są tylko młodzi geje, młode lesbijki z kolorowymi włosami, biegające na te demonstracje, tak? Tylko, że to są właśnie takie tam, no, ja już o sobie myślę trochę jako takiej starszej pani pomału. No, także ważne jest, żeby taki przekaz też szedł, nie? No właśnie, jednym z celów tej rozmowy i tego spotkania było właśnie pokazanie was, pań uśmiechniętych, ale jednak poważnych w sensie życiowym, czyli kobiet z doktoratami zajmujących się sprawami naukowymi, ustatkowanych, ze stabilną sytuacją życiową, a jednak nie heteronormatywnych. I bo jakby idąc dalej za tym, tak sobie myślę, nie wiem, czy podzielicie moje zdanie, że jakąś i to sądzę niemałą zasługę w postrzeganiu takim negatywnym właśnie gejów czy lesbijek mają jednak media i to nie myślę nawet o obecnych mediach, no bo te to już wiadomo jakie są, natomiast tak jak sobie przypominam filmy dawniejsze, może nie podam konkretnych tytułów, ale w kinematografii często geje, lesbijki byli pokazywani właśnie w jakimś takim undergroundzie, w jakiejś takiej, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie użyć tutaj złych słów, ale w jakichś takich no, obskurnych klubach, raczej w takim bardzo negatywnym świetle to wszystko było pokazywane. Chociaż z drugiej strony mamy w tej chwili taki trend, że w wielu filmach, nawet w większości pewnie komedii romantycznych, głównie polskich, chociaż podobno nie tylko, no to zazwyczaj jakimś takim pozytywnym bohaterem, no to jest jakiś młody, fantastyczny gej jednak, nie? Ale myślę, że to, co było wcześniej, nie wiem, czy to był taki, czy zawsze tak było, czy we wszystkich filmach, ale no, pamiętam sceny z wielu filmów, w których właśnie to było pokazywane w taki sposób, takie brudne, nie, nieładne, brzydkie i właśnie związane często z jakąś taką rozwiązłością, z takim drugim światem troszeczkę. I mało kto wówczas pewnie myślał, że no przecież tacy ludzie mogą też jakby funkcjonować zupełnie inaczej. Nie? Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że to może mieć pewien wpływ na postrzeganie tego tej tematyki. Joanna może. O, Andrzej chciał coś powiedzieć. Ja drugi. Aha, dobrze. To po Joannie. No, zgodzę się. Ja myślę, że teraz Biblią Młodzieży jest Netflix, na którym wykreowane są pozytywne sylwetki osób LGBT i to robi bardzo dobrą robotę. I pozytywne to nie znaczy, że przekłamane. Myślę, że właśnie bardziej rzeczywiste niż te, co kiedyś były. A jeszcze jak mówiłeś o tych mediach, to przypomniała mi się sytuacja z naszego seminarium w Urzędzie Miasta, spotkanie z radnymi, między innymi był tam radny pan Marek Sternalski, którego pozdrawiam, jak to kiedykolwiek będzie oglądał, który powiedział, że zanim nas spotkał, a spotykał nas chyba 2 czy 3 razy przy okazji różnych imprez, jego wyobrażenie o osobach LGBT było z migawek w telewizji, w których zawsze wybrano jakiegoś no, takiego ekstrawaganckiego geja, czy lesbijkę z piórkami, czy osobę queer, co oczywiście w czym nie ma nic złego, wiadomo, bo to jest performance, tak? To jest sztuka, tak? Natomiast on nie miał pojęcia albo nie widział, nie zastanawiał się nigdy nad tym, jak wyglądają osoby takie zwyczajne. I on powiedział, że dopiero po spotkaniu z nami, właśnie z tęczowymi rodzinami, z osobami z LGBT z Poznania, on jakby zobaczył, że to są realne osoby z realnymi problemami, na które trzeba znaleźć jakieś rozwiązania i zupełnie inaczej na to spojrzał. Więc to jest prawda, że media wybierają rzeczy krzykliwe i trochę
wręcz straszą ludzi, natomiast nic innego nie możemy wywalczyć w TVP, nic innego się nie pokaże oprócz strasznych rzeczy, a we wszystkich innych mediach myślę, że jest dużo informacji, które odkłamują ten obraz i jak ktoś tylko chce, no to go zauważy, tak? I też to chyba nie jest aż takie trudne, żeby wiedzieć, że osoby LGBT są zwykłymi ludźmi, tak? A inna prawda jest taka, że po to, żeby być aktywistą i coś robić, to trzeba mieć grubą skórę i trzeba być trochę takim performerem, tak? I trzeba czasem pokazać tego F, tak? Co zrobiła Margot i to też jest potrzebne i to wcale nie jest proste być taką osobą. Łatwo jest mi być grzeczna i miła, tak? Bo Margot zrobiła już robotę brudną i poszła do więzienia. Więc to wszystko jest potrzebne trochę jakby, nie? Ja troszkę na temat swojego ego, bo mam strasznie rozbuchane. Zawsze był jeden moment, kiedy nie lubiłem kobiet L, jeżeli nam się ta sama kobieta podobała. To wtedy czułem taką normalną ludzką zazdrość, że konkurencję. Bo na ogół to ja w tym naszym generalnie szarym, tramwajowym życiu cieszę się, że mamy kolorową flagę, kolorowych ludzi, otwartych umysłach. A to, że oni umieścili swoje uczucia, miłość akurat do tej konkretnej osoby, to nie widzę absolutnie nic złego. Mnie to zupełnie nie przeszkadza, ale może ja jestem już na wylocie, może moje zdanie już się nie liczy, ale widzę, że ludzie młodsi ode mnie jak Piotr też podzielają to zdanie i się bardzo cieszę, bo ma być na świecie kolorowo i to naprawdę w szerokim tego słowa znaczeniu. Koniec wykładu. Przede wszystkim myślę, że trzeba patrzeć na to wszystko w taki sposób, że to jest takie wyświechtane powiedzenie. Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. W związku z powyższym, jeżeli swoim zachowaniem nie czynimy niczego złego drugiemu człowiekowi, no to przecież nie ma zakazu ani też obowiązku zachowywać się tylko i wyłącznie zgodnie z jakimiś normami, bo te normy mogą być przeróżne i każdy może mieć inne. I tyle, no, po prostu nie róbmy sobie nawzajem krzywdy, pozwólmy sobie spokojnie żyć i ze wzajemnym szacunkiem i starajmy się, żeby każdy się w tym kraju czuł w miarę możliwości jak najlepiej. Rzeczywiście, no, mi się wydaje, że w naszym społeczeństwie brakuje takiego spojrzenia szerszego, o którym właśnie Joanna wspomniała, kiedy zapytałem o to, co możemy stracić, a ty odpowiedziałaś, że w zasadzie to łatwiej jest powiedzieć, co możemy zyskać. To przecież nie łudźmy się, jeżeli zaczęliśmy od powiedzenia, z jaką skalą liczbową mamy do czynienia. Jeżeli to jest około 2 milionów ludzi, czyli 5% społeczeństwa, to prawdopodobieństwo, że w rodzinie wielodzietnej zdarzy się choćby jedno dziecko, które będzie miało odmienną orientację seksualną, jest relatywnie duże. Więc i co wtedy, prawda? No przecież trzeba sobie z tym poradzić, z tym problemem. Myślę, że tu brakuje właśnie takiego społecznego zrozumienia tej tematyki, a niestety w kraju, który jest tak zdominowany przez koalicję rządowo-kościelną, no jest z tym bardzo duży problem, no bo polski kościół, jak sama zresztą też Joanna wspomniała, że no szczególnie odstaje nawet od tych wzorców zachodnich. Notabene jedna z naszych koleżanek jest w tej chwili w Anglii i też dzisiaj widziałem, zamieściła zdjęcie chyba z muru kościelnego angielskiego, tak jak powiedziałem, gdzie była wywieszona tęczowa flaga i napisane było na tym, że na tej fladze było napisane chyba, jeśli dobrze pamiętam, że każdy jest tu mile widziany, czyli że no można, prawda? No mówiliśmy, że w Kolonii czy w Bawarii czy gdzieś tam są takie, no powiedzmy, pojedyncze przypadki, gdzie księża mają racjonalne podejście do tego tematu. Wspominałaś tutaj o Portugalii, no tutaj mamy sygnały z Anglii i pewnie z wielu innych krajów i miejsc, może nie zbyt licznych, ale jednak pokazujących, że można i że to też jest właśnie, to gdzieś był poruszany taki temat,
że właśnie osoby LGBT, które są przecież w tym środowisku, są też ludzie głęboko wierzący i oni mają ogromny problem z tą identyfikacją i z tym, że, o właśnie, już widzę, że Jowita się zgłasza, zaraz pociągnie ten wątek, z tym, że wyznają wiarę, w której tak naprawdę są zdyskwalifikowani, odrzuceni. Proszę bardzo, Jowita. Dzięki. Ja się chciałam odnieść tylko do właśnie tego ostatniego wątku, który poruszyłeś, dlatego że przywołam tu może właśnie dr Annę Strzałkowską, czyli naszą trzecią współpracowniczkę i współzałożycielkę naszej fundacji, która jest też katoliczką właśnie i jest też właśnie zaangażowana w takie działania, no powiedziałabym, nie wiem, jakoś jednoczące, tak? I też nie wiem, czy znana jest wam akcja Przekażmy sobie znak pokoju, ona była realizowana chyba 3 lata temu. To była właśnie taka inicjatywa, w której wypowiadało się wiele publicystów, publicystek właśnie ze środowiska takiej inteligencji katolickiej i ten głos taki właśnie pojednawczy, akceptujący bardzo wybrzmiewał, bardzo wyraźnie. I, no i właśnie można ubolewać nad tym, że ta akcja właściwie, mimo że ona miała całkiem spory rozgłos w internecie, to w mediach głównego nurtu przeszła kompletnie bez echa. No i właśnie, że takich głosów po prostu w tych mediach naprawdę no prawie nie ma. I tutaj wracając też do tego, o czym ty, Piotr, mówiłeś wcześniej odnośnie mediów, tak, to może już zostawiając popkulturę, ale idąc bardziej w kierunku właśnie publicystyki, tak, to, no to ta publicystyka jest niestety, ja mam takie wrażenie, wciąż na dość słabym poziomie, ponieważ chyba jednak wciąż jakąś receptą na zrobienie programu publicystycznego jest po prostu postawienie dwóch osób, które mają jakieś skrajnie różne poglądy, z czego jeden z tych poglądów właściwie się kwalifikuje jako w ogóle niezgodny z podstawowymi prawami człowieka, tak? I to jest dyskutowane, to w ogóle no, jakoś to mnie zatrważa, tak? Ale wracając do tego kościoła, bo właśnie może warto zwrócić uwagę na różnicę między kościołem a episkopatem. No i też właśnie zasygnalizować, że w ramach Kościoła katolickiego są również sojusznicy, sojuszniczki. No i właśnie szkoda, że ten ich głos jest tak słabo słyszalny. No i są też oczywiście osoby LGBT+, które też doświadczają różnego rodzaju dylematów, takich właśnie tożsamościowych, moralnych. Gdzieś cierpią bardzo czasem z tego względu, że nie akceptują tej swojej orientacji. No chyba, że przejdą właśnie taką drogę w kierunku akceptacji i też znajdą na tyle dużo wsparcia, że na przykład potem angażują się w takie ruchy typu Wiara i Tęcza, no i jakoś jednak starają się łączyć jedno z drugim i zresztą wydaje mi się, że w samej religii znajdują dużo oparcia w gruncie rzeczy, nie? Tylko właśnie w tych, no, w tych hierarchach kościelnych trochę gorzej, także to taki komentarz mi się nasunął, też chciałam o tej akcji Przekażmy sobie znak pokoju wspomnieć, bo myślę, że to była naprawdę taka bardzo, bardzo fajna, ciekawa inicjatywa, jakoś niedoceniona. Andrzej? O, nie słyszymy Andrzeja. Nie słyszymy cię. Bardzo przepraszam. Trudno. Ładnie się mówi, jak nikt nie słyszy. Chciałem spytać o współpracę zagraniczną. Jak się wam z Szwecją, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, czy macie takie kontakty, czy macie wsparcie? Może Joanna? Nasza organizacja należy do NELFY, czyli takiej parasolowej organizacji zrzeszającej inne grupy tęczowych rodzin i organizacje, które się zrzeszają właśnie rodziców LGBT. I tak, z racji właśnie przynależności do NELFY odbyłyśmy z Jowitą kilka takich studyjnych wizyt w różnych krajach. Byłyśmy w Berlinie, byłyśmy w Lizbonie, byłyśmy w Helsinkach, zdaje się, i tam się spotykałyśmy z działaczami, ale też, i to było,
to było naprawdę fajne, z politykami lokalnymi. Na przykład w Lizbonie to nasza wizyta była połączona z głosowaniem w parlamencie portugalskim ustawy właśnie o potwierdzeniu tożsamości dla osób transpłciowych. Normalnie politycy, i to nie tylko, że jakaś tam grupka liberałów, tylko zwyczajnie mainstreamowi politycy bardzo miło z nami rozmawiali, wszyscy byli wspierający. Po prostu taka różnica w podejściu do tematów LGBT, praktycznie nie do zasypania. No mamy też znajomych z różnych tych krajów, bo tam jest ponad 50 organizacji, więc są ze wszystkich i my ich spotykamy. I powiem, że niestety ze smutkiem, ja jestem w zarządzie tej organizacji NELFY i tak jak mieliśmy wspólne tematy z NELFĄ przez 2 ostatnie lata, to w tym roku pierwszy raz poczułam, że jest tak duży rozdźwięk między tym, co potrzeba rodzinom tęczowym na zachodzie, a tym, co w Polsce, że właściwie mamy dwa zupełnie różne pułapy. Tam głównie problemy rodzin tęczowych sprowadzają się do sytuacji międzygranicznych, bo prawo unijne jeszcze nie jest zunifikowane w tej kwestii, to znaczy, że w jednym kraju takie dziecko jest prawnie dzieckiem obu rodziców, a w innym nie jest, albo no takie rzeczy i o to trwa cały czas jakby jeszcze walka na właśnie i próba wpłynięcia na prawo europejskie, jakby wyegzekwowania tego prawa we wszystkich krajach. No a ja byłam na przykład na takim spotkaniu w Parlamencie Europejskim, gdzie zbierano opinie wszystkich możliwych organizacji na temat właśnie praw osób LGBT i jak zmienić prawo unijne, żeby tym osobom się żyło lepiej. I czułam się po prostu... jakby to nie było dla nas, dlatego że wszystkie te rzeczy, o których mówiono, ja wiedziałam, że one są niedostępne w Polsce, bo nieważne jakiego by prawa Unia nie wymyśliła i jak bardzo nie ułatwiłaby życia osobom LGBT, to polski rząd po prostu tego nie wprowadzi i to było bardzo smutne. Więc ta przynależność i współpraca z zagranicą jest o tyle dobra, że my widzimy dobre praktyki, wiemy czego chcemy i wiemy, że to działa i że można to mieć, ale jest nam jednocześnie smutno, że tego nie mamy. A Jowita? Ja mogę tylko dodać, że to jest dla nas bardzo ważne, że my mamy ten kontakt z NELFĄ, bo czym innym jest czytać i słyszeć o tym, jak się żyje za granicą, a czym innym jest tam pojechać i zobaczyć, jacy wszyscy są po prostu zrelaksowani w tym temacie, tak? I zarówno w Portugalii, jak i w Finlandii, jak byłyśmy, to chyba w Finlandii to na mnie zrobiło nawet większe wrażenie, bo miałyśmy okazję tam po prostu gościć w takiej organizacji, która właśnie działa na rzecz tęczowych rodzin, która ma swój lokal chyba, nie wiem, 100-metrowy albo nawet większy, gdzie są pojedyncze biura, gdzie siedzą ludzie i pracują, gdzie są sale dla dzieci i do organizowania jakichś imprez i konferencyjne. I to jest po prostu organizacja finansowana z pieniędzy publicznych. Więc no, to jest zupełnie inny świat, także, ale to jednak działa niezwykle jakoś tak wzmacniająco. Widać po prostu, że tak można i że to jest takie normalne. Także dla mnie osobiście głównie te wizyty mają właśnie takie znaczenie, że one mnie jakoś no, naprawdę osadziły w takim poczuciu, że ja nie jestem wielbłądem. No. Miło coś takiego usłyszeć i rzeczywiście intrygujące jest to, że w Portugalii, która przecież też jest krajem bardzo skatolicyzowanym, nie wiem czy to dobre słowo, jest zupełnie inna sytuacja niż u nas, prawda? Joanna, coś chciałaś dodać? Tak, chciałam dodać jeszcze historię jednego naszego znajomego, który właśnie też jest w tej organizacji, Bjorna z Niemiec, dziennikarza, który jest katolikiem, chrześcijaninem i wraz ze swoim partnerem zostali rodziną zastępczą dla chłopca, który miał sytuację nieustaloną rodziną, ponieważ jego mama żyła, ale była w ciężkim stanie, po prostu była w zakładzie psychiatrycznym i nie mogła się nim zajmować. Z czasem oni to dziecko zaadoptowali, to znaczy po prostu sąd osądził, że będzie to najlepsze dla dziecka i dla mamy i dla wszystkich. Potem mama urodziła drugie dziecko i to drugie dziecko też do nich trafiło. I teraz tak, oni mają dwójkę dzieci pięknych, są super tatusiami. Chłopcy
chłopiec i dziewczynka, dzieci zostały ochrzczone w katolickim kościele, bez żadnych problemów, przez katolickiego księdza, a w papierach jako rodzica widnieje dwóch tatów. I to jest możliwe po prostu. I to jest historia, którą opowiedział Bjorn, nagrał ją i ja ją pokazywałam w Urzędzie Miasta w Poznaniu dla dodania otuchy. I on też tą otuchę nam dodawał i mówił, że wszystko jest możliwe. No to piękna historia rzeczywiście. Taka chyba dobra na zakończenie, prawda? Bo godzinę 15 już rozmawiamy. Nie wiem, czy jeszcze komuś się chce nas oglądać, ale temat rzeczywiście jest, jak widać, obszerny i ciekawy, intrygujący. I myślę, że udało nam się chyba przynajmniej fragment tego celu, który sobie postawiliśmy, osiągnąć, że przybliżyliśmy wspólnie tą tematykę szerszej publiczności, miejmy nadzieję. Ta rozmowa będzie dostępna na YouTubie offline, więc będzie można sobie ją obejrzeć też i później. I co, no myślę, że dziękuję wam serdecznie za to, że przyjęłyście zaproszenie i że zechciałyście poopowiadać nam o sobie, o swoich problemach, o tym, z czym się borykacie i że przybliżyłyście nam tą tematykę jeszcze bardziej. Także dziękujemy pięknie. A my będziemy nadal pytać dlaczego. Tak jest. Tak. Bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. No, dzięki serdeczne. Dziękuję. Fajna rozmowa.